Witam Cię, nazywam się Elżbieta Krzyżaniak, jestem psychologiem, coachem, specjalistą PrimaLife. Może się tak zdarzyć, że pomimo Twoich starań, aby utrzymać przez dłuższy czas motywację, pojawi się kryzys. To normalne, a właściwie nieuniknione, że w którymś momencie pojawi się spadek formy. Powodem mogą być zwykłe niedogodności lub po prostu zmęczenie. W tym właśnie momencie będziesz potrzebować doładowania i wsparcia. Mam dla Ciebie na tę okazję koło ratunkowe. Słuchając o nim, od razu zastanów się, czy i w jaki sposób możesz zastosować je w swoim codziennym życiu. Skuteczną metodą na pokonanie kryzysu i chwilowych słabości jest wyobrażenie sobie konsekwencji odpuszczenia swoich postanowień. Zastanów się, w jakim momencie życia będziesz za kilka lat, jeśli dzisiaj nie zdecydujesz się zadbać o swoje zdrowie. Co się stanie, jeśli zamiast zgubić zalecane kilka kilogramów, przytyjesz jeszcze parę, a może paręnaście? Pomyśl sobie, jak będziesz się czuć, jeśli za 10 lat będziesz 15 albo 20 kilogramów cięższy. Jaki to będzie miało wpływ na Twoje zdrowie, witalność i samopoczucie? Jeśli odpuścisz sobie teraz, to tam właśnie się znajdziesz. Jeśli kusi Cię więc, aby zjeść batonika, przecież to taki mały batonik, odpuścić sobie ćwiczenia, nie dbać odpowiednio o zbilansowane posiłki, popatrz na to jak na powrót na drogę do porzucenia swoich postanowień. Jak na drogę do dodatkowych kilogramów, złego samopoczucia i nieszczęścia. Pomyśl, ile zdrowia i rozpaczy będzie Cię kosztować życie w otyłości i ze zdrowotnymi dolegliwościami. Zadaj sobie pytanie, czy ta chwilowa przyjemność jest tego warta? Przecież jesteś już tak daleko. Chcesz się cofać? Poddawanie się jest słabością, ale pamiętaj, próbowanie mimo trudności jest siłą, która zaprowadzi Cię do celu.